She never took it off. Hello? Is someone there? What is all this? We're running out of time. This isn't happening. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zagrajmy w Subnautica Below Zero. Powiem wam, jestem cholernie z siebie dumny, że rozbudowałem tę scenę skanującą, bo okazało się, że chyba odkryłem lokalizację Laboratorium Omega. Gdzieś tutaj powinno być wejście do tego czegoś i w tym właśnie jest, w tym wydrążonym kawałku gleby jest zbudowane laboratorium Omega. Zaraz ta pauza coś mi tak mega bzyczało, ale chyba mi się przesłyszało. A i dla świętego spokoju sprawdziłem sobie lokalizacji spiralencji i okazuje się, że jest... The hell? Serio, to mi na chwilę prąd wyłącza? To co, come on. Dobra, serwem, a spiralencja. To spiralencja. W ogóle tutaj, jak latałem dronem, zobaczyłem to. Jakiś fragment prekursorów. A boże, tu jest to wejście. Jak będzie. Zrobimy się tutaj ładnie. To spiralencja jest w trzech miejscach. Obok wraku Merkurego 2, obok Margarit. Jak tam coś się odjebało trochę z tą mapą. I jeszcze w jednym miejscu, do którego na ten moment chyba nie mam dostępu. Złoże mineralne. No, oczywiście tytanu stąd nie zabiorę. Zasoby w skalach, no wow! Super! Nie domyśliłem się. Dobra, tu jest lab. A dobra, tu jeszcze było wejście. Wziąłem sobie na skan, żeby znalazło mi kasetkę z danymi. I znalazło. Właśnie tu. O, płety ładujące. Bueno. To się przyda. Oisencja. Okej, nie mogę tego zabrać. A, mogę owoc zabrać. Dobra. Wiecie, co zabiorę. Dlaczego nie? Te owoce są jadalne w ogóle? No, nawet bardzo. Dziabnijmy sobie. Full statystyk. Mamy laboratorium Omega. Pa, 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 pa. Drzwi grodziowe, dobra. Okej, tu chyba jest reaktor termalny, tak mi się wydaje. Znaczy, może termalny, reaktor jądrowy. Tu mamy drugą. O, model dowódcy. Pięknie. Jest maszyna filtrująca wodę, dziękuję! No to teraz z wodą nie będę miał żadnych problemów, tak naprawdę. Dobra, tutaj. Sterownia. A, to nie jest sterująca, to jest coś nowego. Okej. Lampa do aromaterapii. Spoko. PDA. Raport z dochodzenia. Tutaj... Okej, no nie mogę z fabrykatora apteczek o dziwo zrobić. Co tu miał ze skanowania? Halo? A, automat mnie na złapało. Głupie jest to, że mogę ten automat zrobić, ale on jest tylko dla ozdoby tak naprawdę, bo on finalnie nic tak naprawdę nie daje.
łóżko Danieli. Okej. Kolejne łóżko do kolekcji, nazwijmy to. I po prostu łóżko jednoosobowe. Jedna A, schowana. Sztówka. Spoko. Prawiona sztuka. Okej, weźmy sobie. Kompozytowa doniczka. Sporo rzeczy do skanowania, ale to mi się podoba. Na start odcinka jest co robić. Dobra, 30 sekund tlenu. No to na drugie podejście warning będzie. 30 seconds of oxygen remaining. Żebym nie pomylił. Bo to jest to fakt będzie przejście? Zajebiście. Dobra, czekaj, gdzie jest Sidrak? Tutaj. Właściwie bym pomylił teraz kierunki, to bym się jeszcze pochlastał chyba. Oxygen. Tak, 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 nie ma się co martwić, wypłynę. Czy raczej dopłynę do Sidraka, zanim skończy mi się powietrze. Dobra. Zjedzmy sobie te dwa owocki jeszcze. Kurde, ja chciałem to sprawdzić, czy mogę wsadzić do tego. Dobiorę aktora, niestety nie mogę. Dobra, jak już to jest w miarę dużo miejsca, to spróbuję tu wpłynąć w ogóle Sidrakiem. Nie powinno być zbyt ich trudności z wypłynięciem. A, źródło tlenu będę miał przynajmniej bliżej. I jeszcze oczywiście wypłynąłem na wylot, zamiast płynąć w dół. Nawet jest symbol Omega. Czy tam Omegi bardziej, nie Omega. Omega to jest literka. Badania mutacji enzymu. Okej, jakiego enzymu? Reaktor jądrowy. Wyjebany tak naprawdę. Pizdu. Koszt odpady nuklearne, to się przyda. Mam trochę uraninitu zbieranego poza nagraniem, to myślę, mogę stworzyć kilka prętów. I nie tylko, ale dobra, czyli tutaj zebrałem chyba wszystko, co chciałem. Zajmę teraz te PDA na szybko. O, dobra. Ja lecę do drugiej kamery, bo tam też było coś fajnego, ale niech sobie poda zrobić. Look like maybe bacteriology. That's what the equipment was for anyway. Before a fire tornado ran through it, or something. Do you think our sister had something to do with the destruction? I don't know why she would, but the more I see on this planet, the less I know what to think. Who would want to destroy it? Ha, dobra, to sobie pogadali. Okej. Tutaj odznaczyć te kolejne rzeczy. Czyli reaktor jądrowy, kosz. I jeszcze coś ominąłem. A co? A, tak, pręt paliwowy. Dziennik głosowy do odznaczenia. A teraz tutaj kolejne. Miejscowe formy życia. Fauna. Lewiatany. To właśnie, tutaj jak pływałem, to znalazłem takiego wieloryba tutaj obok mnie. On jest taki kurwa słodki! I jeśli dobrze zauważyłem, to chyba mogę na nim mogę go dosiąść, tak mi się wydaje. I chciałbym to przetestować. Świetlik skalny, no to jest z poprzedniego odcinka jeszcze. Czerwony pióropusznik, to jest poprzedniego odcinka. Flora morska. Tutaj co odkryłem? A, poinsencję. To myślałem, że mi przyda. Stawa na teren kopalni. Dobra, w sumie tak, ja to puszczę, żeby leciało w tle, a wam tak na szybko pokażę tylko transkrypcję.
Parvin, can I get you to sign off here? Yes. What is all this? I don't know. Some kind of measuring equipment? Lil said she'd send someone over to set it up later. Ah, alien science nonsense. I wouldn't say that. You should ask her to show you some of her findings. It's pretty interesting stuff. There might really be someone down there. You ask me. The scientists have too much control over here. What? I'm serious. Look around you. This mining facility extracts every mineral your scientists use to make their equipment. Their bases, their scanners, even your little sea trucks. I wouldn't call them little. Do you know the name of a single person who works down here? Well, I know you, Parvin. Ah, tell Lillian she's wasting her time. There's nothing down here but workers, and we already know we don't spark her curiosity. Widzę lit, nie widzę spiralencji. Widziałem, że spiralencja jest gdzieś, może być, może znaleźć w pobliżu właśnie tych takich fioletowych gejzerów, w uproszczeniu. Nie pamiętam nazwy teraz tego jej rzeczy. Mniej więcej wiem, jak ona wygląda, więc się rozglądam za nią. Szybki ja bez łaski swojej, co? Nie mam szczęścia póki co. Ale to właśnie, tu mi znalazło też kasetkę z danymi. Zobaczmy, czy jest na niej coś nowego. O, to się składa. Gwałtowna dekompresja sterowni. To jest chyba a propos tego, co było w tym Merkury. Dobra, zaraz kolejne. Danny's not here, I'm afraid. That's okay. It's you I wanted to see. What's that you're working on? Just a sketch for a piece I want to make. I'm slacking off. Don't tell the boss lady. I won't. It's beautiful. What is it? I'm doing a series inspired by bacteria. Mutant beauty. Life, death, risk. You know, that kind of thing. What's this one? It looks like a Rob, but Vin. Is this a mutation? It's just an art project. You know you're doing that thing with your neck, like when you're trying to bluff an alien intruder. Right, fine. I'm bad at lying. Are you mutating Kara bacterium from the frozen Leviathan? Here? In this lab? Please, don't ask me any more questions. I don't think I need to. Debile. No, debile po prostu. Bakteria niemal zabiła całe życie na tej planecie, oni się jeszcze nią będą bawili i robili jakieś mutacje i tak dalej. To jest kasetka. Sterowna, dobra, no to za to będzie trochę tytanu. Gdzie jesteś, spiralencjo? Wiem, że gdzieś tu jesteś. Ukaż mi się. Potrzebuję twoich ścinek, żeby cię hodować obok mojej bazy. Kurde mać! Ile można? Wyznaczenia. We've studied the first Kara bacteria samples from the specimen. Results are promising. We were able to stimulate rapid multiplication of cells in a controlled environment, resulting in the creation of several different mutations with potentially useful applications. Think of the possibility. I am picking up the signature of an important item belonging to my people. I will share its location. Okay. Alan, przerwaj rozmowę. Leć. We've studied the first Kara bacteria samples from the specimen. Results are promising. We were able to stimulate rapid multiplication of cells in a controlled environment, resulting in the creation of several different mutations with potentially useful applications. Think of the possibilities. Life-saving treatments, genetic research. It could be a window to understand the evolution of life on this planet. The findings could move us forward by years. We recommend a wider study, using samples collected from a greater variety of sites around the original pustules.
We trust you will provide the necessary security to do so. The Leviathan site must be protected. Significant geothermal activity detected below. Beware of high pressure and temperatures. Dzięki za info. O, moduł wypoczynkowy, to coś nowego. I oczywiście 1 na 3. Okej, jest więcej tych ziombli, to może będzie większa szansa na spiralencję. Bo niestety znalazłem tylko informację, że to jest gdzieś w tym biomie, ale niestety nie podało no, konkretnej lokalizacji. Dobra, to jest ten nowy? To jest ten nowy, co Alan zaznaczył? Chyba, znaczy dobra, jest to jeden z nowych, ale wiem, że konkretnie jeden nowy, który akurat powie, do którego się akurat podczepił, jak leciało to. Investigation notes. Omega Lab was first breached by heavy impact, perhaps from a sea track modified with some sort of battering implement. A localized explosive charge was then released and detonated from a distance. Lab equipment was damaged to the point of inoperability, and all live specimens were destroyed. No personnel was injured. Samples have been collected for analysis to determine whether any bacteria escaped. It is, however, unlikely. The heat of the charge should have boiled everything within a 10-meter radius. No i bardzo dobrze. Aura, nie, spoko, przyda się później. Jest spiralencja! Aż mi przytkało! Finally! Come here, baby! Dobra, mamy dwie, to czas je kurna zasadzić. Jest ich tu więcej, czy była tylko ta jedna? Nie wiem, póki co była jedna. Ni cholery, nie przetwarzam tego jeszcze na włókna syntetyczne. Ale mam, muszę zasadzić te spiralencje jak najszybciej. Ale jak już jesteśmy w pobliżu tego... tego artefaktu, no to możemy go sprawdzić. Zobaczymy, na ile metrów to będzie pod wodą. Ja mam niestety tylko 300 póki co. I tu. Jeśli chodzi o zanurzenie. Kolejna to rzecz do Sitraka. I jest kolejna spiralencja! Chodź. Ciachaj to. Więcej? Nie widzę niestety. Dobra, gdzie jest to do Sitraka? Tutaj. Okej, moduł dokujący 2 na 3. Czy ja będę mógł prona sobie przywieźć do Sitraka? Proszę, tutaj coś jest. I to coś niezwiązanego z tamtym w ogóle artefaktem. This artifact could provide useful information. Processing. I can visualize a location where we may find an important component for my body. The image is hazy, but I am sure it is correct. A stark surface landscape. Dangerously cold. Curved spires stretch to the sky. Oho, czyli chyba jeden komponent będzie gdzieś na tym. Gdzieś na lodzie. Koparka z kamielin. Proszę. Architekci też prowadzili jakieś badania wykopaliskowe. Dobra, jest tam 300 lekko pod wodą. Więc Sitrak już by się niszczył. Ale na szczęście, dzięki temu, iż posiadam Upgrados, no to będę mógł głębiej schodzić z Sitrakiem. Wiecie, bo tego nie mogę zdecydować. A nie, to jest tego kostka jonowa. Nie jest przejście. Dobra, może kiedyś to było przejście, ale teraz to jest tylko postawione tak o. Żeby było jest więcej spiralencji. Wyciągamy nożyk w takim razie.
Ciach, ciach. Ciach, ciach. Dziękować. I kolejny uraninit. Uraninitu. A, tu też mogę wziąć. Chociaż teraz tą maszynką na wodę, no to raczej z solą nie będę miał w ogóle problemów. Dobra, mamy to już chyba trzecie albo nie, trzecie, czwarte albo piąte miejsce od opcji, które skanuję. O, znowu Alan, dobra. How do humans cope with the loss of memories? Like forgetting someone's birthday? I don't know, it just happens. When you die, some quantity of knowledge is lost forever to the next generation. Isn't that... I'm warning you. If you call humanity inefficient one more time, I will swim us both into the mouth of a Leviathan. Is that sarcasm? I am still having trouble differentiating. How inefficient? Efficiency aside, does the loss of knowledge not create complications? Well, on a personal level, losing someone can be traumatic. But it's harder to process the idea of generational knowledge. Humans aren't networked, so... we can't even be aware of what we're losing, moment by moment. We try to learn from history. Maybe it's not ideal, but it's what we have. What happens when you no longer have the memories of others to combine with your own? You make your own memories and interpretations. You have to experience life as an autonomous being. Discover yourself. That idea is foreign to me. No, domyślam się, że jest to dla ciebie obce. Jest! Mogę go dosiąść! Nice! I patrzcie, kurde, płyniemy sobie na wielorybku. Jak tu jeszcze jest więcej, to jest fajne. Te, wydupiaj stąd. To jest naprawdę fajny środek lokomocji. Jak dziabnął. Nie, no fajna rzecz, naprawdę, że można dosiąść takiego lewiatanka. Chyba jako jedynego, który nie będzie chciał nas pożreć. I będzie taki w miarę przyjazny. Super. Ciekawe, czy on w ogóle jest w stanie nad wodę. Co jest? Ja powiedziałem coś o nad wodą i on chyba akurat będzie wypływał. Tak czy nie? Ciężko stwierdzić. O, jakiś fragment. Tak, płynie na powierzchnię, skubaniec. Okej, okay. Co dalej? What the... A, a dobra, to jest ten rekin, twarde głowy. Czy ci wygiął, kurde, dziwnie. Tycz. Ej, czekaj moment. Ale jeśli, czy on będzie tak jak wielory, tak wyskoczy, tak się obuli się na plery? Bo zwykle to robią wieloryby, nie? Nie wiem, jako jestem od tego, a nie mogę, nie mogę, nie obejrzeć aż tak. Trochę tlenu trochę. Uzupełniliśmy właściwie cały tlen. Dzięki, Mortko. No dobra, i teraz wracamy pod wodę. Chyba? Tak, dobra. To my już siadamy w takim razie.
mordo. A wiesz, nazwę cię Stefan. Stefan, dzięki za przejażdżkę. Ja wracam do Citraka, a Citrakiem wracamy do FOB, żeby zasadzić spiralencję. Jeszcze, tutaj, a właśnie tak widziałem, że fragment, nie widziałem, że Simofa czy czegoś innego. Jezus! Citraka! O, tu jeszcze jest. A nie, ja ten widziałem, to jest coś innego. Ale obaj tak poskanuję. Jeszcze nie będę robił włókien syntetycznych, chcę zasadzić najpierw spiralencję i mieć jej zapas. O, moduł akwaryjny, to się akurat spoko składa. Bo już mogę go zrobić. A co tam było tutaj, w tym dalszym? A też akwaryjny. Dobra, już to pytamy. Co? Też akwaryjny, okej, czyli od razu cały był. I kawałek w ogóle tego statku chyba, Merkurego. Tylko to jest raczej kawałek, którego nie bardzo da się eksplorować, mam wrażenie. Ej, chociaż kto wie, może jest tutaj gdzieś trzecia część. Bo jak pływałem, właśnie znalazłem sobie jednego z tych wielorybów, to Merkury, to dziób Merkurego mi się oznaczył. A skoro tu jest kolejny fragment, to może tutaj gdzieś znajdziemy ten środek. Tu jest rufa. A tu jest dziób, to gdzieś tu pomiędzy powinien być ten łącznik, nie? Chyba, że to miało tylko dwie pozycje. Było tylko rufa, dziób i to tyle, no ale trochę nie chce mi się wierzyć. To bym się musiał rozejrzeć trochę bardziej. Aktualnie niestety mam trochę problem, jeśli chodzi o tlen, także... Dobra, to do Citraka i do bazy lecimy sadzić sobie spiralencję. I zrobimy sobie od razu też nowe rzeczy. To jeszcze jak ja tam płynę, to jest tutaj... A, okej, okay, to jest tylko pocztówka. Personel, to jest tej, tej babce. Jednostka raportująca. Technologia. Są kolejne tego instalacje do odklikania tak naprawdę. Pojazdy to samo. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Serio, to jest do czytania. Dobra. Czwórka. Oxygen. Na powierzchnię. A coś tu mogę wam puścić? Chyba nie bardzo. To już tylko co? Spiralencja? I dane obcych a propos tych wykopalisk chyba. No. Tam jeszcze pogląd. Na upartego mógłbym od Marga i coś puścić, ale wolę od niej puszczać, jak będziemy już komplet. Zmienimy sobie tę wodę. Muszę zwolnić trochę miejsca w ekwipunku. No i kurde, muszę wam powiedzieć, że nawet ładny odcinek z tego wyszedł. Sprawdziliśmy dwie rzeczy, popływaliśmy sobie na wielorybku, zgarnęliśmy nowe rzeczy, choć nie wszystkie w całości, do Citraka. Ale ogólnie spoko. A najbardziej się cieszę z tej spiralencji. Bo dzięki niej będę mógł wreszcie zbudować właśnie coś więcej, jeśli chodzi o... Po pierwsze ulepszenia Citraka, a po drugie najważniejsze, znaczy dobra, poniekąd też jeśli chodzi o Prona, ale po drugie najważniejsze o ulepszenia też po prostu moje, jako Robin. Na przykład mogę tego Filtraka wreszcie zrobić, bo daję dostęp do włókien syntetycznych. Dzięki tej właśnie spiralencji. Welcome aboard, Captain.
mi ładnie, kurde, wodorosty wyrosły. Wiścieni mam naprawdę... Wicieni. Mam zapas spory, galareciaków nawet, że też. Teraz doniczka. No i gacia, sadzimy. Dobra, gdzie one są? Nie widzę w ogóle tego początku nawet. Dobra, nevermind, w końcu zakwitną. A ja jestem bardzo chętny, aby rozszerzyć sobie o te dwie, mieć tyle tej spirelency, nie? Dobra, myślę, że w kolejnym materiale będziemy zajmowali się, to w ogóle zmieniłem kolor Kiprona, jak możecie zauważyć. Myślę, że w kolejnym odcinku zajmiemy się tym, naszym kochanym wrakiem, zarówno dziobem, jak i rufą, bo w nim też może być coś fajnego. Ale póki co, to wyciągnąłbym sobie parę rzeczy. Między innymi te. Dobra. Co też mogę wyciągnąć, żeby tu nie się działo? To jest puste. To jest puste, dobra. Dobra, jak jesteśmy, to. A, zapomniony. Dobra, to czekaj. Co ja tutaj mam póki co? No, najróżniejsze złom, tak naprawdę. Dobra, to zrzućmy sól. Lit. No i uranin. A, uranin sobie zachowam. Polianilinę też. To też wyciągnę. Chociaż nie, dobra, nie. Tego nie potrzebuję na razie wyciągać, to niech zostanie. Kostkę nową mogę tu zrzucić. Mogę baterijkę ewentualnie jedną zrobić. Chociaż nie wiem, czy nie byłoby mi lepiej zrobić z tego ogniwa. To ma coś. Dobra. Nie, no to będzie w sumie chyba tyle. To co mogę postawić tylko już do zaplanowania mój. Ten sterownik też sobie zbuduję, ale to z nagraniem. Maszyna filtrująca wody. Tak, to będzie ok. Tylko to właśnie wchodzi w, tak w ścianę zamiast jednego z tych wzmocnień, więc muszę się bynajmniej jednego pozbyć. Chociaż. Czy jeden? A dwa bym mógł wziąć tak naprawdę. A tak, jeszcze resztę. Dobra, to się za chwilę z tym ogarnę. Przewód miedziany i aerozol. No aerozol gdzieś tu mam chyba skitrany. Ale miedzi mam niestety tylko jedną sztukę, więc będę się poszukać. Dobra, to czekaj to. Dobra, to zaplanuję chociaż te reaktor jądrowy. A tak, nie mogę, bo tu nie jest ten. Super jest przeźroczysty. Dobra, czekaj. Na górę. Postawić, kurde. Z tej strony. To będzie krzywo, no ale... Mus to mus. Dobra. Sankcje damy. Sterownia. Tylko to pomieszczenie wielofunkcyjne. Okej. Okay. Tyle to tamy było? A, pięknie. Ile mi go zostało jeszcze? Dobra. Teraz tak, tutaj mógłbym dać włas, ale szczerze nie jest mi tutaj aż tak potrzebny. Ja mogę po prostu tędy sobie wyciągnąć. Jest spoko. Teraz dobrze. Gdzie to było? Tutaj. Reaktor jądrowy. Okej. Okay. Mam już zaplanowane. To teraz jeszcze... Oczywiście musimy też postawić specjalny kosz. Gdzie on jest? Tylko muszę go teraz namierzyć. Jest cholera. Gdzie? Nie, to nie jest kosz. Gdzie ten kosz? To powinien być wewnętrzny. Czemu go nie ma?
A tu jest, dobra. Koszt na odpady nuklearne. Mamy tytan, jeszcze ołów. No i co, okej. To takie wstępne plany tutaj mam. Ja to spróbuję postawić, wszystko zasilić. No a my widzimy się w kolejnym materiale. Zagrajmy w Subnautica Below Zero, w którym będziemy zajmowali się... gdzie on jest tu? Jobem oraz... Rufą Merkurego 2. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!